Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj filmik paznokciowy ze zdobieniem, które możecie teraz zobaczyć na zbliżeniu. I powiem Wam szczerze, że ja jestem bardzo dumna z tego zdobienia, bo ono wygląda moim zdaniem bardzo profesjonalnie, a zajęło mi kilka minut, a to dzięki temu, że są lakiery, które to ułatwiają. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co to za lakiery i jak to zdobienie powstało, to koniecznie oglądajcie dalej. Mowa o lakierach Charm Effect, które dają na paznokciach efekt akwareli, ale jak ich użyć, zaraz Wam dokładnie pokażę. Na razie na wszystkie paznokcie nałożyłam bazę i Hardy w kolorze białym. Na paznokcie, na których nie będę wykonywać zdobień, nałożyłam lakier numer 625 z kolekcji Charm Effect, ponieważ jego też będę używać do zdobień, a chcę, żeby wszystko kolorystycznie pasowało. Do wykonania zdobienia będzie mi potrzebna podstawka, na której będę mieszać lakiery oraz bardzo cienki i precyzyjny pędzelek. Odrobinkę wcześniej wspomnianego lakieru numer 625 nakładam na podstawkę, a teraz przechodzę do białej bazy, która da mi właśnie ten efekt akwareli na paznokciach. Nakładam ją na płytkę oraz jej nie utrwalam, ponieważ tutaj w przypadku tej techniki pracujemy na mokrej bazie. I jak widać, jedyne co trzeba tutaj zrobić, to utworzyć na tej bazie kilka punktów. Ja akurat tutaj zdecydowałam się na utworzenie płatków kwiatka, ale w życiu nie zrobiłabym czegoś takiego bez efektu Charm, ponieważ tutaj magia dzieje się sama. Te lakiery wtapiają się w siebie, rozmywają się i możecie zobaczyć, że to wszystko dzieje się samo. Ja tutaj za dużo nie muszę robić. Kiedy wzór już mi się podoba, mogę utrwalić wszystko w lampie, ale tutaj plusem jest to, że póki baza jest mokra, możecie dalej z tym wzorem pracować. Teraz sięgam po biały lakier numer 001 i stylograf, za pomocą którego będę na paznokciach tworzyć kropki. I te kropki będę tworzyć w środkach moich kwiatów, ponieważ płatki rozmyte piękne już mam, a te kropki sprawią, że to wszystko bardziej będzie na pierwszy rzut oka przypominać kwiaty. Oczywiście utrwalam sobie tutaj wszystko w lampie i przechodzę do drugiego paznokcia, na którym ponawiam wszystkie dokładnie te same kroki, które robiłam przed chwilą i jedyne co tutaj zmieniam, to staram się umiejscowić mój kwiat w centrum paznokcia, żeby te dwa zdobienia były do siebie podobne, ale żeby się nie powtarzały. Ponownie wracam do białego lakieru i stylografu, za pomocą którego będę tworzyć te małe kropeczki w środku mojego utworzonego kwiatka. I tutaj zdecydowałam się dodać jeszcze do tego zdobienia delikatne kreski pomiędzy płatkami kwiatka, które sprawią, że całe to zdobienie będzie bardziej trójwymiarowe. Kiedy ostateczny efekt już mi się podoba, mogę utrwalić wszystko w lampie i pokryć wszystko topem, który sprawi, że efekt tego zdobienia będzie trwały, a paznokieć będzie się przepięknie błyszczeć. Następnie odtłuszczam sobie paznokcie za pomocą cleanera, ponieważ użyłam tutaj topu, który zostawia lepką warstwę i muszę się jej pozbyć. Na koniec wystarczy na skórki nałożyć oliwkę i paznokcie są gotowe. Wyglądają jak po wyjściu z salonu, a zrobiłam je sama w kilka minut, więc dajcie mi znać, jak ten efekt Wam się podoba, czy macie te lakiery i czy też lubicie się nimi bawić w taki sposób. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa!